A polski rząd jakby kompletnie tego nie rozumiał. Uwierzył w jakąś wielką przyjaźń polsko-ukraińską, w jakąś osobistą przyjaźń prezydenta Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim. Nic takiego nie ma miejsca. Niektórzy mówią Żeleński. Czy Żeleński. Ukraińcy bezczelnie wykorzystali tą polską naiwność. Udawali jakąś sympatię, tylko brali od nas kasę. W momencie, w którym Polacy coś chcieli od Ukraińców, to pokazują nam wała i będą jeszcze nas pozywać. Dzień dobry, witajcie. 28 odcinek naszego programu Bosak i Mentzen. Zaczynamy i zapraszamy. Zanim przejdziemy do naszych tematów, przypominam, że już 23 września, w tę sobotę, odbędzie się wielka konwencja Konfederacji w katowickim Spodku. To będzie największe wydarzenie tej kampanii wyborczej, to będzie największa konwencja w historii naszego środowiska i wy możecie być częścią tej historii. Wystarczy zarejestrować się przez stronę www.konwencjakonfederacji.pl, przyjechać do Katowic i wziąć udział w tej wielkiej konwencji razem z nami. Mamy wypowiedź ukraińskiego ministra rolnictwa Tarasa Kaczki, który powiedział, że Ukraina pozwie Polskę, Słowację oraz Węgry do Międzynarodowej Organizacji Handlu. Co więcej, zamierzają nałożyć restrykcje na polskie owoce oraz warzywa, których nie będzie można sprzedawać na Ukrainę. A skąd ta historia? No, znowu chodzi o ukraińskie zboże. Od 15 września Unia Europejska chciałaby, żeby do Polski znowu mogło trafiać ukraińskie zboże, a Polska oczywiście by tego nie chciała, bo grozi to zniszczeniem polskiego rolnictwa oraz trafieniem na polskie stoły nieprzebadanego, często szkodliwego ukraińskiego zboża. Więc znaleźliśmy się w sytuacji, w której od półtora roku, jak tylko możemy, pomagamy Ukraińcom, bardzo często bardziej niż nas na to stać. Wypłacamy najróżniejszego rodzaju zasiłki, przyjęliśmy ich do swoich domów, wysyłamy im naszą własną broń i amunicję, rozbrajamy się po to, żeby Ukraińcy mieli więcej broni, żeby byli w stanie skuteczniej walczyć z Rosjanami i oni nam się odwdzięczają pozwem oraz restrykcjami. To jest naprawdę ciężko uwierzyć w to, jak bezczelna jest administracja ukraińska, ponieważ mają wojnę z Rosją. Są w stanie tę wojnę toczyć tylko i wyłącznie dlatego, że przez terytorium Polski przechodzi mnóstwo uzbrojenia dla Ukraińców. Tylko dlatego, że Polacy sami swoje uzbrojenie przekazują Ukraińcom. A ci zamiast jakiejkolwiek elementarnej wdzięczności chcą nas pozywać. Otóż tak naprawdę ręce opadają. Należy się zastanowić, skąd się bierze to, że rząd ukraiński, mając wojnę z Rosją, pisze się teraz na wojnę handlową z Polską. Wydaje się to zupełnie sprzeczne z ukraińskim interesem i być może rzeczywiście tak jest, bo musicie państwo wiedzieć, jaka jest struktura ukraińskiego rolnictwa. To nie jest tak, że miliony Ukraińców mają te swoje jakieś małe działeczki, gdzie hodują zboże i próbują to wysłać do Polski. Ukraińskie rolnictwo jest zdominowane przez olbrzymie agroholdingi należące w większości do korporacji z zachodu Europy, do Niemców, do Duńczyków, do Holendrów. W związku z czym tak naprawdę mamy tutaj do czynienia ze współdziałaniem rządu ukraińskiego oraz Unii Europejskiej przeciwko Polsce. To znaczy Unia Europejska chce wymusić na Polsce, żeby Polacy kupowali to zboże. Ukraina próbuje wymusić na Polsce, żeby Polacy kupowali to zboże, ale pieniądze z tego zboża to by nie zostały na Ukrainie, tylko wróciły do międzynarodowych zachodnich korporacji, a wszystko to kosztem polskiego rolnika oraz kosztem Ukraińców, którzy na tej imprezie oczywiście stracą, ponieważ mam wielką nadzieję, że państwo polskie wreszcie zachowa się poważnie, nie da sobie dłużej pluć w twarz i odpowie całkowicie adekwatnie. To znaczy, jeżeli Ukraińcy chcą nas pozywać, jeżeli Ukraińcy chcą robić jakieś restrykcje na polskie warzywa czy owoce, to należy się zastanowić, jakie działania odwetowe należy podjąć. Czy na przykład należy uruchomić, co już kiedyś postulowałem, remont torów kolejowych z Rzeszowa na wschód, albo zarządzić remont lotniska w Jasionce, albo na przykład zastanowić się, czy Polska nie powinna sama nałożyć restrykcji na wywóz uzbrojenia przez polską granicę na Ukrainę. Tutaj możliwości to mamy cały wachlarz i z któregoś z nich powinno się jak najwcześniej skorzystać. Tutaj też kolejna możliwość, może wreszcie zawieśmy wypłacanie socjalu dla Ukraińców, bo jaki my mamy interes, jaki polski podatnik ma interes w tym, żeby finansować preferencyjne kredyty Ukraińcom, którzy będą dzięki temu mogli kupować polskie nieruchomości. Jaki mamy interes w tym, żeby wypłacać 800+ Ukraińcom? Jaki interes mamy w tym, żeby dalej, półtora roku
po wybuchu wojny płaci 40 zł dziennie na utrzymanie Ukraińca. Te 40 zł dziennie to jest więcej niż koszt wyżywienia w polskim szpitalu. To jest więcej niż koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w Polsce. Czemu płacimy tak olbrzymie pieniądze na Ukraińców w sytuacji, kiedy oni nas pozywają oraz nakładają restrykcje na polskie owoce i warzywa? Od samego początku powtarzamy polskiemu rządowi. W polityce zagranicznej liczą się przede wszystkim interesy i każde państwo musi dbać o swoje interesy. A polski rząd jakby kompletnie tego nie rozumiał. Uwierzył w jakąś wielką przyjaźń polsko-ukraińską, w jakąś osobistą przyjaźń prezydenta Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim. Nic takiego nie ma miejsca. Niektórzy mówią Żeleńskim. Czy Żeleńskim. Ukraińcy bezczelnie wykorzystali tą polską naiwność. Udawali jakąś sympatię, tylko brali od nas kasę. W momencie, w którym Polacy coś chcieli od Ukraińców, to pokazują nam wała i będą jeszcze nas pozywać. Nie ma żadnej przyjaźni, nigdy nie było żadnej przyjaźni, były tylko i wyłącznie interesy. I Polska wreszcie musi zachować się jak państwo poważne, dbające o swoje interesy i przestać się w ten sposób Ukraińcom traktować. Ja chyba jestem jeszcze bardziej surowy niż Sławek w ocenie swojej tej sytuacji. To znaczy ja uważam, że Ukraińcy, rozgraniczmy rząd w Kijowie od Ukraińców, bo zwykli Ukraińcy tej całej sytuacji często nie są nic winni, ale rząd w Kijowie to nawet niespecjalnie coś udawał. Przecież kiedy prezydent Zełenski przyjechał tu do Warszawy, nie zrobił żadnych konkretnych zapowiedzi. Przecież żadne gesty w polską stronę nie zostały wykonane, dla przykładu odblokowania ekshumacji wołyńskich. Nie wiem, jak się przytulili na jakimś zdjęciu. To jest ładny gest. Uznać, że to jest gest symulujący przyjaźń, to jest to gest na rzecz kompletnego idioty. To znaczy chyba tylko kompletny idiota uzna kogoś za przyjaciela, bo się z nim przytulił. Co zresztą zdarzyło się zaledwie kilka razy, bo przecież zbyt często się prezydent Andrzej Duda z prezydentem Zełenskim nie widzieli. Poza tym przytulali się tylko z prezydentem Dudą, już nie z premierem Morawieckim, więc pytanie, czy to była przyjaźń osobista, jak wierzył prezydent Andrzej Duda, czy przyjaźń międzyrządowa. No to do ustalenia. Może kiedyś historycy to wyjaśnią, ale dość tych żartów. Sprawa jest poważna. Warto zwrócić uwagę, że już nawet politycy PiSu się lekko mentalnie ogarnęli. Gdzieś ta zaćma umysłowa chyba im troszeczkę przeszła. Dlatego, że po pierwsze zdjęli w Sejmie ukraińskie flagi. To taki drobny detal, ale wiele mówiący. Te flagi, o które upominał się Grzegorz Braun, żeby je zdjąć, ale także my, pozostali politycy Konfederacji, uważaliśmy, że to jest jednak niedorzeczne, żeby one wisiały w inne dni niż tylko kiedy to jest uzasadnione zasadami etykiety dyplomatycznej, czyli kiedy na przykład przyjmujemy zagraniczną delegację, to wówczas się wystawia flagi kraju, który przyjmujemy. Natomiast w pozostałe dni to jest po prostu złamanie pewnych zasad. Szczęść Boże, gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od półtora roku przyozdobiony flagami. Pół biedy, gdyby tylko biało-czerwoną, to by było zrozumiałe, ale tu wisi flaga obcego państwa w jawnej i ostentacyjnej sprzeczności z protokołem flagowym. PiS łamał te zasady chyba przez rok, jak nie dłużej. I teraz już, co ciekawe, w miejscu, gdzie wcześniej żadnych flag nie było, a później wisiały ukraińskie, teraz zastąpili je flagami już wyłącznie polskimi, a na budynku Komisji Sejmowej, gdzie wisiała gigantyczna flaga ukraińska, teraz jest jakiś baner chwalący Wojsko Polskie. Także widać, że kampania wyborcza trwa. PiSowcy postanowili na chwilę odgrywać rolę opcji propolskiej. Druga ciekawostka to jest taka, że rzecznik rządu, jak już się teraz zirytowali, że dostali po raz kolejny w twarz od strony ukraińskiej, zasugerował, że ustawy pomocowe dla Ukraińców w Polsce mogą nie zostać przedłużone. O co chodzi? No chodzi oczywiście o specustawy, za którymi głosowali wszyscy poza Konfederacją, które nadały te wszystkie przywileje socjalne wszystkim, którzy dysponują paszportem ukraińskim. To są rzeczy, o których mówił Sławek. Także tam jeszcze, nie wiem czy wspominałeś, o kredycie mieszkaniowym 2%, że fundujemy każdemu z paszportem ukraińskim, także na przykład minimalna emerytura, nawet jeżeli ktoś nie przepracował więcej niż jednego dnia w Polsce, kilka razy wyższa niż na Ukrainie. To jeszcze umowa z czasu Tuska akurat. Natomiast te specustawy, one obowiązują tylko do marca 2024. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ja jestem szczerze ciekaw, czy pojawi się taka wielka koalicja, która jednak to przedłuży, bo moim zdaniem oni straszą, a nie będą mieli dość charakteru, żeby naprawdę nie przedłużyć tego. To byłoby zresztą sprzeczne z całą ich polityką. No i w marcu 2024 będzie trzeba albo głosować nową ustawę, która wydłuży te wszystkie przywileje, albo one po prostu wygasną wraz z prawem do pobytu. Będą musieli ci wszyscy, którzy na bazie tej specustawy tutaj przyjechali i sobie mieszkają, obdarowani przez rząd polski wszystkim, co mieliśmy. Tam nie wiem, czy jest jeszcze coś, co można by dać.
Chyba nie. I będą musieli wyjechać. Więc ciekawe, czy skonfliktowane pozornie ze sobą siły znów wspólnie ładnie skłonią głowę i przegłosują przedłużenie tych ustaw. Jestem też, czy mogę chyba powiedzieć, jesteśmy tego zdania, że jeśli rząd zamierzał to wszystko zabierać, to lepiej było nie dawać. Lepiej było nie dawać, niż dać i zabrać, bo w ten sposób się wytwarza poczucie urazy, w ten sposób się wytwarza poczucie krzywdy, a poczucie krzywdy nie rodzi dobrych stosunków pomiędzy narodami. Jeżeli ktoś chce dobrych stosunków między naszymi narodami, nie powinien najpierw dawać czegoś, co się nie należy, a później to zabierać w atmosferze konfliktu pomiędzy państwami. Chyba że ktoś chce konfliktów, ale po co nam te konflikty? Nam do niczego one potrzebne nie są. No i tyle chyba w tej kwestii warto powiedzieć. Ta ukraińska wdzięczność niestety nie wystąpiła. My byliśmy pod ambasadą Ukrainy, przedstawiliśmy taki rachunek za tę pomoc. Jeden z międzynarodowych instytutów gospodarczych oszacował go na 100 miliardów złotych, sumę tych wszystkich wydatków. A w naszej ocenie, gdyby to policzyć realistycznie, nie tak, że rząd zataja różne dane, to ona byłaby jeszcze większa. Konfederacja domaga się także od rządu polskiego, żeby zaczął wreszcie reprezentować polskie interesy. To się tyczy także prezydenta Andrzeja Dudy, który pojechał w tej chwili na szczyt ONZ i ciągle zapowiada, że będzie tam reprezentował państwo ukraińskie, a nie państwo polskie i jego interesy. Zastanawialiśmy się ze Sławkiem, jak właściwie ten temat ugryźć, bo z naszej perspektywy o tym mówią wszyscy już chyba od 2 tygodni, ale jest podobno badanie opinii publicznej, z którego wynika, że znaczna część społeczeństwa ciągle nie słyszała, że jest afera wizowa, albo też nie do końca wie, na czym ona polega. Więc ja spróbuję zacząć od krótkiego wyjaśnienia. Bo tak naprawdę to nie jest jedna afera. Mamy do czynienia z całym zbiorem różnego rodzaju nieprawidłowości, zaniedbań i działań kryminalnych. Jest w tym dużo procedur, jest w tym dużo liczb i tak naprawdę zwykłemu człowiekowi trudno jest się połapać. Nawet my, którzy zajmujemy się analizowaniem tych informacji, tych spraw zawodowo, musimy włożyć dużo energii, żeby to wszystko ułożyć. Więc tak, mamy w centrum afery wizowej zdymisjonowanego już ministra Wawrzyka. Do tej dymisji doszło stosunkowo niedawno. Natomiast to, co wymaga uzupełnienia, to, że do pierwszych zatrzymań w aferze wizowej doszło już w kwietniu. Pierwsze osoby, jeden ze współpracowników profesora Wawrzyka, byłego polityka PSL, wziętego na funkcję rządową przez rząd PiS-u, został aresztowany, a więc sąd oceniał tę sprawę, został aresztowany w kwietniu. Pierwsze doniesienia o nieprawidłowości przy wydawanych wizach były już w zeszłym roku, co wiemy z opublikowanej korespondencji jednej z organizacji pracodawców z samym MSZ-em, który to MSZ wówczas w tej korespondencji poinformował, że ma ostrzeżenia od Amerykanów, czemu politycy PiS-u teraz próbują zaprzeczać i mówić, że to ich służby same wytropiły i rozliczyły, że dochodziło do nieprawidłowości. Minister został zdymisjonowany, aczkolwiek do tego momentu zarzutów nie dostał i z początku próbowano sprawę zamieść pod dywan. Fakt, że z jego dymisją zwlekano aż 3 miesiące, jest dość jasną wskazówką dla każdego, kto potrafi czytać grę polityczną, że pisowcy liczyli na to, że ta sprawa nie wyjdzie aż do wyborów i że po prostu uda się ją ukryć przed opinią publiczną. W końcu, skoro udało się tę aferę utrzymywać przez 3 miesiące, mimo aresztowania kilku osób, to dlaczego nie jeszcze miesiąc dłużej? Tak się stało, że sprawa wypłynęła. Dłużej się jej utrzymać nie dało i w tej chwili wiemy, że minister naciskał podobno ustnie na to, żeby nie sprawdzali konsule w ramach swoich zwykłych procedur, czy osoby, które są sprowadzane do Polski, czy są karane. Że minister rozsyłał z ministerstwa e-maile z listą osób, które mają dostać wizy do konsulatów w wielu państwach na świecie, po to, żeby przyspieszyć ich procedurę wizową i po to, żeby wjechali. Że współpracownicy ministra, którzy również są politykami PiS-u i to całkiem dobrze osadzonymi, którzy brali wieloset tysięczne na swoje organizacje, czy nawet milionowe dotacje z pieniędzy publicznych, którzy byli radnymi, fotografowali się z innymi członkami rządów, mowa jest o radnym ze Świętokrzyskiego między innymi, czy o działaczu młodzieżowym wysyłanym do ONZ-u, żeby reprezentował państwo polskie. Wiemy, że oni spotykali się z firmami i prawdopodobnie przyjmowali jakieś korzyści majątkowe, dlatego że zarzuty, które dostali, to było powoływanie się na wpływy. Więc byli ci, którzy współpracowali z ministrem i brali łapówki, był minister, który rozsyłał listy tych, którzy mają dostać wizy, byli konsule, którzy ulegali i wykonywali te polecenia. W momencie, gdy nie dało się dłużej sprawie zaprzeczać, sprawa wyszła w mediach,
Został zdymisjonowany minister. Niektórzy jego współpracownicy zostali usunięci z pracy. Co ciekawe, dyrektor Departamentu Prawnego, jeden ze współpracowników, młodych współpracowników wypróbowanych przez ministra. Warto podkreślić, że nie mamy na razie informacji potwierdzonej przez media, by profesjonalni, normalni dyplomaci byli w formie korupcyjnej w tą aferę zatrzymani, co nie znaczy, że korupcji nie było w konsulatach w poprzednich latach. Ale w tej sprawie prawie wyłącznie mówimy o personalu wprowadzonym do gmachu przy Alei Szucha, gmachu MSZ przez PiS. Więc jest to stricte afera PiSu w tym wymiarze. PiS też zareagował, rząd PiSu, zapowiadając, nie wiemy czy to zrobili, bo przyzwyczajeni jesteśmy, że kłamią, że wypowiadają wszystkie umowy firmom, które pomagały obsługiwać ruch wizowy. Wyjaśnijmy, są to firmy legalnie działające, jedna z nich, czyli VFS, to jest globalna korporacja, założona chyba w Indiach lub mająca siedzibę w Indiach, ale także w innych państwach, między innymi ma biura w Moskwie. Teraz wyszło, że biuro w Moskwie obsługiwało zgłoszenia wizowe polskiej dyplomacji, między innymi z Białorusi. Także bardzo ciekawe rzeczy wychodzą. To są firmy legalnie działające, które pomagały po prostu niedofinansowanym, nie mającym personelu polskim konsulatom optymalizować pracę administracyjną polegającą na przyjmowaniu wniosków. Ocena wniosków cały czas była po stronie konsuli i konsulatów. Stąd zwalanie w tej chwili na tych pośredników całej winy jest niedorzeczne. Ale kontrakty, które otrzymała ta firma, nie były najwyraźniej wystarczająco dobrze realizowane, dlatego że tam były w konsulatach konkretnych kolejki. I okazało się, że system rejestracji spotkań do konsuli był obchodzony poprzez jakieś proste sztuczki informatyczne, polegające na tym, że ten, kto zapłacił pośrednikowi, to przez specjalnie skonstruowane oprogramowanie miał szybciej rejestrowane terminy na rozmowę, co umożliwiało mu uzyskanie szybsze wizy. To powodowało, że organizacje pracodawców skarżyły się, że kompetentni pracownicy, których chcą ściągnąć, czekają miesiącami albo nawet latami i nie mogą tych wiz dostać, a dostają ludzie, którzy po prostu płacili łapówy. Komu? Nie polskim urzędnikom, ale pośrednikom, którzy wykorzystywali luki w systemie, za który płacił polski podatnik. To kuriozalne, to śmieszne. To ośmiesza rząd Platformy, który zaczął współpracę z tą firmą, ale warto podkreślić, tylko w wypadku imigracji z Ukrainy. Natomiast rząd PiSu rozszerzył to między innymi na rejon Azji, do najbardziej obleganej polskiej placówki w Indiach, która obsługuje także inne państwa azjatyckie. Więc mamy firmę, mamy korupcję w ministerstwie, mamy korupcję i obchodzenie zabezpieczeń u pośredników w konsulatach. Mamy wątek różnych nieprawidłowości, także w przeszłych latach korupcji, ale nieprawidłowości w działaniu konsulatów. I mamy wreszcie rzecz, która jest wielkim słoniem w salonie, o którym nikt nie mówi, to znaczy totalny brak strategii polityki migracyjnej w przypadku legalnie napływającej masowej imigracji z obcych kręgów kulturowych do Polski, gdzie z liczb, które w tej chwili ujawniamy, o które się dopytujemy, wyłania się obraz całkowicie sprzeczny z deklaracjami polityków rządu PiSu. I oni się w tej chwili bronią, że tam, gdzie była korupcja, to były tylko niewielkie przypadki, prawda? My ściągnęliśmy setki tysięcy, a korupcja była przy 100 albo 200 zgłoszeniach. Być może to prawda, być może nie. W komunikaty prokuratury też do końca wierzyć nie możemy, bo wielokrotnie manipulowali i wiadomo, że prokuratura przed wyborami nie wyłoży do mediów wszystkiego, co tam ma, ani nie zrobi tego politycznie sterowane CBA. Natomiast nie da się zaprzeczyć, że z liczb wyłania się obraz przekształcania Polski dość szybko w państwo multikulturowe. Od znajomych, którzy śledzą analizują ten temat od wielu lat w państwach zachodnich, otrzymuję informację, że to się w Polsce dzieje szybciej niż działo się na analogicznym etapie rozwoju społeczeństwa multikulturowego we Francji czy w Niemczech. Tamten proces był rozciągnięty na generację, my ten proces mamy rozciągnięty na dwie kadencje rządu PiS. I na tym też należy się skupić, chociaż to nie ma samo w sobie charakteru kryminalnego, to zdeterminuje naszą przyszłość. Musimy o tym poważnie i otwarcie rozmawiać. No właśnie, bo w wielu mediach jest bardzo dużo o tej aferze wizowej, natomiast mam takie cały czas wrażenie, że ludzie nie wiedzą o co chodzi. A nie wiedzą o co chodzi właśnie dlatego, że ta afera jest tak naprawdę wielowątkowa i pod tym samym sloganem afera wizowa każdy rozumie co innego. Bo wychodzą partie opozycyjne i mówią, że tu PiS ściąga setki tysięcy nielegalnych imigrantów do Europy, bo o czym wychodzi Kaczyński, mówi, że to jest tylko aferka, co najwyżej, bo na pewno nie jest to afera, bo chodzi o kilkadziesiąt osób, które zostały tam nielegalnie ściągnięte. Więc człowiek rozumie, tu mówią setki tysięcy, tu mówią kilkadziesiąt osób. O co chodzi? Chodzi o to, że to jest kilka afer pod jedną nazwą, afera wizowa, czyli ta pierwsza, że
bliższe otoczenie ministra Wawrzyka nielegalnie ściągało ludzi do Polski, a z Polski potem przez Meksyk do Stanów Zjednoczonych sobie zrobili taki kanał przerzutowy. I to rzeczywiście jest detal, bo dotyczy prawdopodobnie kilkudziesięciu osób, ale tylko dlatego, bo wiemy o kilkudziesięciu osobach, nie mamy zielonego pojęcia, czy to zjawisko nie miało dużo większej skali, czy to jest pierwsza afera wizowa. Druga afera wizowa, okazało się, że w mnóstwie państw w Azji czy też w Afryce, żeby w ogóle mieć szansę na dostanie polskiej wizy, trzeba było dać łapówkę. To znaczy, jak ktoś jej nie dał, to do Polski w ogóle nie mógł przyjechać. Już mówimy o dziesiątkach, a raczej setkach tysięcy przypadków, więc skala tego jest dużo większa, ale wiadomo, że temat jest mniej medialny, bo jeżeli mamy artykuł o tym, że jacyś Hindusi udają aktorów z Bollywoodu i przyjeżdżają do Polski, z Polski wyjeżdżają do Meksyku, to wiadomo, że w dobie jeszcze tych bardzo zasięgowych filmików Anatolii Janoszek, to się klika, to chce się o tym czytać, więc to jest medialne, to zrobiło się dużo większe, ale to jest mniejsza afera od tego, że setki tysięcy osób zostały zmuszone do zapłaty łapówki, żeby w ogóle się do Polski dostać. Jaki to w ogóle obraz robi Polski na świecie, że jesteśmy skorumpowanym państwem, gdzie nawet za łapówkę od samego początku trzeba zapłacić łapówkę, żeby w ogóle tutaj wjechać, więc to też nam bardzo zły obraz robi na świecie. No i trzecia sprawa. Pamiętajcie państwo kampanię wyborczą z 2015 roku, w której PiS przedstawiał się tak całkowicie jednoznacznie jako partia antyimigrancka w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej. No mija 8 lat. Okazuje się, że PiS jest partią najbardziej proimigrancką, jaką tylko można sobie wyobrazić, która ściąga rocznie setki tysięcy osób z najróżniejszych kręgów kulturowych do Polski, a w tej kampanii wyborczej Donald Tusk przedstawia się jako ten, który chce walczyć z masową imigracją do Polski, więc w ciągu 8 lat te role się zupełnie odwróciły, ale proszę ani jednym, ani drugim nie wierzyć. Jedni i drugi będą robić dokładnie to samo, tylko na czas kampanii wyborczej będą gadać jakieś głupoty, że oni tak naprawdę to nie chcą, albo że to ci drudzy są za masową imigracją. Nie. Są i jedni, i drudzy, i obaj będą robić to samo. Tam są jeszcze dwa wątki, zanim przejdziemy do liczb, które warto omówić. Pierwszy jest taki, że Zbigniew Ziobro zaliczył taką bardzo ciekawą wypowiedź. Na pytanie, czy ta afera jest duża, odpowiedział, że nie, bo gdyby była duża, to by on miał możliwości zrobienia tak, żeby ta sprawa nie została nagłośniona, żeby te czynności się nie działy, co jest lekko niepokojące, ale nie jest to dla mnie żaden zaskoczenie. Dziwię się tylko, że tak otwarcie się przyznaje, że nie ma problemów z tym, żeby tutaj sterować pojedynczymi sprawami pod kątem ich przydatności politycznej. A druga jest taka, czemu polska administracja wyoutsourcowała do Indii w zasadzie setki dobrze opłacanych etatów? No bo jeżeli polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi wykonać jakąś pracę administracyjną w związku pomocniczą w stosunku do tych ludzi, którzy chcą otrzymać te wizy, to dlaczego my to outsourcujemy jakimś firmom w Indiach czy firmom gdzie indziej? Czemu nie można tych kilkuset etatów stworzyć w Polsce, w jakiejś mniejszej miejscowości, nie wiem, w Płocku, w Olsztynie, w Radomiu, gdzie byliby ludzie, którzy z chęcią by się jakiejś pracy podjęli, to my zamiast tego tworzymy miejsca pracy w Indiach, czego zupełnie, absolutnie nie rozumiem. Tak, no jest też aspekt bezpieczeństwa, to znaczy ktoś, kto robi wstępną obsługę tych zgłoszeń, oczywiście może się tym ludziom przyglądać. Jeżeli my jako państwo polskie robimy outsourcing wstępnej obsługi zgłoszeń chętnych do nabycia polskich wiz, to jednocześnie pozbywamy się tej wiedzy na temat tych ludzi ze swojego aparatu administracyjnego i przekazujemy tę wiedzę prywatnej korporacji, która pracuje dla dziesiątek rządów innych na świecie, bo to jest w ten sposób, że ten outsourcing wizowy to jest szersze zjawisko i bardzo wiele państw posługuje się tego typu usługami. Warto powiedzieć, jakie będziemy mieć konsekwencje to, co PiS w tej chwili zrobił. To znaczy PiS, o ile to zrobił, bo jak mówię, nie dowierzam. W nic już nie wierzę tym ludziom. Oni jedno deklarują, później drugie robią. Więc to jeszcze do sprawdzenia, czy oni faktycznie zrealizują to, co podali w komunikacie MSZ, że wypowiadają wszystkie umowy na outsourcing obsługi ruchu wizowego. Natomiast jeżeli to zrobią, to przecież z dnia na dzień nie zatrudnią brakujących dziesiątek ludzi do obsługi tego w administracji. Co spowoduje paraliż normalnego działania pionu konsularnego i ruchu wizowego, które też umożliwia normalne funkcjonowanie biznesu, nauki, dziennikarstwa, dyplomacji, życia społecznego. To też warto powiedzieć, żeby ktoś na źle nie zrozumiał, że jesteśmy przeciwko temu, żeby ludzie podróżowali. Ruch wizowy, międzynarodowe kontakty muszą trwać i jednocześnie państwo musi prowadzić jakąś rozsądną, roztropną politykę imigracyjną. Tego w tej chwili niestety nie ma, a histeryczne ruchy PiS-u mogą doprowadzić do jeszcze większych szkód. Bo albo aparat administracyjny niewyposażony w odpowiednie kompetencje będzie musiał te decyzje podejmować na ślepo, albo po prostu staniemy się świadkami paraliżu.
Wątek wiarygodności, który Sławek powiedział, też jest bardzo ważny. To znaczy polskie wizy o tyle są ważne i respektowane na przykład w strefie Schengen, ile państwo polskie ma wiarygodność. Jeżeli wśród wszystkich dyplomatów rozprzestrzeni się informacja, że te polskie wizy mogą być wyłudzane, to po prostu ludzie korzystający z polskich wiz będą zatrzymywani, będą sprawdzani. No i to będzie miało konkretne konsekwencje i dla prestiżu naszego państwa i dla swobody utrzymania dalszych kontaktów społecznych i gospodarczych. Ale powiedzmy chwilę o liczbach, bo to jest ciekawe. Pewnie tak jak my czujecie się zdezorientowani, słysząc najróżniejsze liczby. W mojej ocenie wyłożył się na tym między innymi częściowo Donald Tusk, który jest dość świeży w temacie. Jeszcze kilka tygodni temu popierali imigrację i nawet nie chcieli, żeby chronić zbyt dobrze granice z Białorusią. Teraz nagle pierwsi obrońcy polskości. Oczywiście problem wynika z tego, że mamy bardzo różne kategorie statystyk gromadzone przez różne instytucje. I główna różnica, jakby główne dwie kategorie liczb, to że się mówi o pozwoleniach na pracę i o wizach. Pierwsze informacje, jakie poszły, to już od lutego chodziło, że 130 tysięcy pozwoleń na pracę zostało wydane dla obywateli państw muzułmańskich i później rząd PiSu dość dużo później się zaczął bronić, że tam tylko co czwarty dostał wizę. Co czwarty ze 130 tysięcy to ciągle sporo ponad 20 tysięcy, sporo ponad 30 tysięcy, więc ciągle bardzo dużo. Natomiast z czego wynika ta różnica? No otóż pozwolenia na pracę ilustrują nam, jakie zapotrzebowanie na pracowników z konkretnych państw zgłosił biznes, dlatego że te pozwolenia na pracę są obecnie wydawane niemal automatycznie. Procedura tak zwanego testu rynku pracy wykonywana na poziomie powiatowym jest fikcją biurokratyczną. Po prostu pracodawca przychodzi, mówi, chcę zatrudnić tego i tego, proszę o pozwolenie, dostaję pozwolenie, po czym rusza procedura wizowa. I następnie po procedurze wizowej, gdzie każdy chętny do otrzymania wizy jest sprawdzany przez trzy różne państwowe służby, jeśli dobrze pamiętam, przez policję, Straż Graniczną i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a pomaga też w tym zakresie trochę Agencja Wywiadu, jest decyzja wizowa albo jej nie ma. Więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o pozwoleniach na pracę, to one nam pokazują, czego chce biznes, czyli skąd biznes chce ściągać taniego pracownika do Polski, a jeżeli chodzi o statystykach wizowych, to one pokazują, na co zgodziło się państwo polskie, czyli ilu z tych ludzi, co dostali pozwolenia na pracę, faktycznie jechało. I stąd są duże dysproporcje w danych. Na przykład, jeżeli popatrzycie na pozwolenia na pracę za rok 2022, no to się dowiemy, że zostało wydane 260 tysięcy pozwoleń na pracę dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej z wyłączeniem Ukrainy i Białorusi. W 2022 roku 260 tysięcy, czyli to nie jest prawda, co mówią pisowcy, że głównie ściągamy z Ukrainy i z Białorusi. Jeżeli 260 tysięcy zostało wydanych tych pozwoleń na pracę, tutaj wśród przodujących państw są Indie 40 tysięcy, w prawie 100% muzułmańskie, Uzbekistan 33 tysiące, Turcja 25 tysięcy, Nepal 20 tysięcy, Bangladesz, różne takie państwa. I widać, że w 2022 roku wydano więcej zezwoleń na pracę dla obywateli np. Uzbekistanu niż zezwoleń na pracę w latach 14-15 dla wszystkich, z wyjątkiem Białorusi i Ukrainy. Więc to się nakręca, to przyspieszyło bardzo mocno w okresie rządu PiSu. Natomiast jakie są te faktyczne dane związane z wizami? Otóż oni te dane niechętnie publikowali. Ale tak się składa, że udało się te dane wreszcie wyciągnąć i one są też dosyć wysokie. Przeanalizujmy dane najświeższe, czyli za pierwsze półrocze tego roku. Jeszcze niedawno byliśmy pod Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej i upominaliśmy się o dane o pozwolenia na pracę na pierwsze pół roku. Ministerstwo nie chce ich ujawnić, trzeci miesiąc je liczy. W zeszłym roku ujawnili w czerwcu, teraz mamy wrzesień, ciągle nie mogą się doliczyć, ale mamy dane wizowe, czyli to są te twardsze dane. Jak one wyglądają za pierwsze pół roku obecne? One wyglądają w ten sposób, że udzielono w sumie 300 tysięcy wiz. I z tych 300 tysięcy mniej więcej 200 tysięcy to jest Ukraina, Białoruś, czyli to, co PiS mówi, że to blisko kulturowo i że to bezpieczne, ale aż 100 tysięcy to są te państwa bardzo nam odległe i geograficznie, i kulturowo. Co się składa na te 100 tysięcy? Indie 12 tysięcy, Turcja 11 tysięcy, Uzbekistan 3,5 tysiąca, Kazachstan 4200, Filipiny 4300, Chiny 7600, tylko w pół roku 7600 pracowników z Chin, to znaczy osób, które dostały wizy, bo to nie są wyłącznie wizy pracownicze. Indonezja 2000, Nepal 3,5, Bangladesz 2. Widzimy więc mozaikę z całego świata. W sumie w tych statystykach mamy ludzi z, zdaje się, 150 krajów na świecie. To są duże liczby w krótkim czasie. Byliśmy państwem przodującym w statystykach pozwoleń wizowych w poprzednich latach. Na przykład w 2020 roku przyznaliśmy w sumie 600 tysięcy wiz pracowniczych, podczas gdy w tym samym roku Niemcy przyznali 18 tysięcy zaledwie.
Warto na to zwrócić uwagę. Polska naprawdę w Unii Europejskiej okazuje się czempionem ruchu wizowego i to, co wychodzi przy okazji afery wizowej, to, że część tych ludzi, która tu przyjechała, wcale nie podejmuje tej pracy. Ona po prostu sobie jedzie gdzieś indziej albo na przykład przyjeżdża tutaj, nie podejmuje pracy i zostaje jako nielegalni imigranci. Zachęcam Was, żebyście zaczęli też śledzić w prasie publikacje, które powoli zaczną się pojawiać. Już pierwsze się pojawiły w Dzienniku Rzeczpospolita na temat statystyk nielegalnej imigracji w Polsce. My dotychczas mówiliśmy w Polsce o nielegalnej imigracji jako o zjawisku, które przejeżdża przez nasz kraj. Na przykład przenika przez nieszczelną granicę na Litwie, na Białorusi lub na Słowacji i jedzie dalej na zachód, do Niemiec. Natomiast zaczęła już się nielegalna imigracja także do Polski. Ludzie, którzy siedzą nielegalnie, bez prawa do pobytu legalnego, kilka lat w Polsce, póki nie zostaną złapani przez Straż Graniczną, a wówczas zaczyna się zabawa związana z ich wydaleniem, która może trwać, dokładnie tak jak w innych państwach multikulturowych, dobrych kilka lat i nie skończyć się żadnym szczęśliwym sukcesem. Już teraz obserwujemy wzrost przestępczości związany z imigrantami w Polsce. Jedna statystyka jest tutaj szczególnie szokująca. Według Rzeczpospolitej w Polsce przebywa 22 tysiące Gruzinów z prawem pobytu i 901 z nich jest podejrzanych o przestępstwa. Prawie 120 Gruzin w Polsce jest podejrzany o przestępstwo. To jest całkowicie szokująca statystyka i być może też z tego wynikają te różne kroki zmierzające do tego, żeby policja przestawała podawać narodowość sprawcy w różnych rodzaju przypadkach, bo nie chcą, żeby tego rodzaju dane się pojawiały w przestrzeni publicznej. To może tyle o aferze wizowej, która jest duża i wszystko wskazuje na to, że jest rozwojowa i przechodzimy do drugiego. I że się nie szybko niestety skończy. Tak. Będziemy pewnie musieli do niej jeszcze wracać. Kolejny ciekawy temat. Rząd zaniża ceny paliw. Chyba jesteśmy już przyzwyczajeni, że jeżeli coś w Polsce dzieje się dziwnego, to okazuje się, że jest za tym jakaś machinacja rządu, szczególnie jeżeli to się dzieje coś pozornie korzystnego dla obywateli i w okresie przedwyborczym. I tak dostajemy informację z ostatniego newslettera Ośrodka Analitycznego Polityka Insight, że Orlen robi to, co wszyscy podejrzewaliśmy, czyli manipuluje cenami paliw. W jaki sposób? Otóż podobno korzystają z rezerw strategicznych, które rząd utrzymuje w celu utrzymania dostaw, gdyby wystąpiły jakieś poważne zakłócenia na rynku. Na przykład odcięto by nam dostawy paliw, nie wiem, wybuchłaby wojna, klęska żywiołowa, załamałyby się dostawy, normalny transport. Rząd ma obowiązek utrzymywać takie dostawy, takie rezerwy na 3 miesiące i według informacji podanych przez Politykę Insight, właśnie dlatego mamy w tej chwili tańsze paliwa niż w innych państwach, że rząd zaczął te rezerwy zużywać. Zużywać w okresie przedwyborczym. Świadectwem tego jest fakt, że od połowy roku olej napędowy w Europie zdrożał o 42%, a w Polsce staniał o blisko 2%. Takie magiczne zdarzenia na rynku normalnie nie występują. Jeżeli ceny na rynkach idą w górę, to również ceny paliw w detalu idą w górę. W Polsce poprzez manipulowanie rynkiem hurtowym Orlen doprowadził do sytuacji korzystnej, to już zaraz podkreślmy, dla obywateli w krótkiej perspektywie, a w dłuższej oczywiście wszyscy zapłacimy za to rachunek, bo będzie trzeba te obowiązkowe zapasy uzupełnić paliwem po wyższej cenie, bo przecież nikt nam nie sprzeda na rynkach międzynarodowych po niższej. I doprowadzi do takiej sytuacji, że litr diesla kosztuje obecnie około 6,25 zł. Tymczasem w Czechach to już jest 7, na Słowacji 7, a w Niemczech nawet ponad 8. Rząd oczywiście będzie się chwalił, że prowadzi taką mądrą i odpowiedzialną politykę, ale tak naprawdę w tej chwili, można to chyba powiedzieć, przejadamy wszyscy nasze wspólne strategiczne zapasy i być może dzieje się to znów w stylu typowym dla PiSu, czyli na granicy prawa lub wręcz z jego naruszeniem, bo żeby wykorzystywać te strategiczne rezerwy, specjalne polecenia musi wydać minister właściwy do spraw energii, a w państwie obecnie w rządzie, to jest minister do spraw klimatu. To jest kolejny przykład pokazujący, jakie wielkie siły PiS rzuca do tego, żeby wygrać te wybory, żeby mieć w nich jak najlepszy wynik. A to często podkreślam, jaka jest dysproporcja sił. Konfederacja na te wybory wyda kilka milionów złotych, a nasi najwięksi przeciwnicy wydają koszty, w zasadzie mówimy o grubych miliardach złotych, bo jako koszt kampanii wyborczej PiSu można uznać 14 emeryturę, można uznać te laptopy plus, ale można też uznać wydatki spółek Skarbu Państwa. Przecież jeżeli Orlen od miesięcy zaniża ceny paliw, to znaczy, że zarabia znacznie mniej pieniędzy niż mógłby zarabiać. Nie robi tego z dobrego serca, tylko robi to po to, żebyście Państwo myśleli, że rząd dobrze rządzi, skoro paliwo jest tańsze na przykład niż na Zachodzie. Więc to jest element kampanii wyborczej PiSu. Wystarczy przejść się po polskich miastach. Ostatnio z Krzysztofem dużo jeździmy po
całej Polsce, więc widzimy te billboardy. Polskie miasta są całe w billboardach wykupowanych przez spółki Skarbu Państwa. Na przykład PGE pokazuje billboard, że... Bezpieczeństwo energetyczne. Że dbamy o bezpieczeństwo energetyczne. Albo Orlen finansuje billboard, że obniżamy ceny paliw w Polsce po to, żeby wyborcy, chodząc po ulicy, patrząc na te billboardy, myśleli, dobrą linię ma nasza władza, jak się o nas troszczy, jak się troszczą o nasz prąd, o nasze ceny paliw. Chyba trzeba będzie jeszcze raz na nich zagłosować. Jaka jest przyczyna? Taka formalna, no bo wiadomo, że taka praktyczna to jest polityczna, kampanijna. Jaka jest przyczyna, żeby teraz spółki Skarbu Państwa sobie organizowały takie wielkie kampanie billboardowe w szczycie kampanii wyborczej? Przecież każdy wie, że kiedy zaczyna się kampania wyborcza, wszędzie na billboardach pojawiają się politycy, to ceny tych billboardów po prostu idą do góry. To jest najgorszy możliwy moment do robienia wielkiej kampanii reklamowej, bo się na to płaci więcej niż w każdym innym momencie, bo zainteresowanych tymi billboardami jest po prostu dużo więcej. I w tak gorącym okresie spółki Skarbu Państwa niezależnie do siebie dochodzą do wniosku, że będą kupowały billboardy, żeby tłumaczyć Polakom, jak dobrze sobie radzą ze swoimi zadaniami. To jest po prostu skandal. To jest wykorzystywanie spółek Skarbu Państwa na cele jednej partii. Zresztą nie mówimy tylko o spółkach Skarbu Państwa. Cała telewizja publiczna. Ostatnio pojawił się raport, zgodnie z którym w pierwszym półroczu tego roku przedstawiciele PiSu wypowiadali się przez 250 godzin, a przedstawiciele Konfederacji przez 0 sekund. To może podliczmy tutaj z cennika, ile kosztowałoby PiS wykupienie tak dużego pasma antenowego, tyle czasu w telewizji publicznej i ile, za ile fakturę TVP powinno wystawić PiSowi. To też byłoby jakieś olbrzymie miliony złotych. I te wszystkie miliardy, ci wszyscy ludzie robią wszystko po to, żeby PiS dostał jak największy wynik, a my mamy drobne parę milionów złotych, które próbujemy wydać możliwie efektywniej. To pokazuje prawdziwą dysproporcję sił. Zresztą te pieniądze to jedno. Jeżeli rzeczywiście to się potwierdzi, że Orlen nie tylko manipuluje cenami, co samo w sobie jest nielegalne, to jeszcze wykorzystuje rezerwy strategiczne paliwa, to jest naprawdę niebezpieczne. Wyobraźcie sobie Państwo, że jakiś kryzys się wydarzy za miesiąc, dwa czy trzy i się okaże, że Polska nie ma rezerw strategicznych, ponieważ zostały zużyte po to, żeby PiS robił sobie kampanię wyborczą. To jest igranie naszym bezpieczeństwem energetycznym tylko po to, żeby mieć troszeczkę lepszy wynik w wyborach. Jest to całkowity skandal. A żeby poza złymi wiadomościami, żebyście mieli jakiś pożytek z naszego programu, to choć zwykle nie udzielamy porad inwestycyjnych, to tym razem możemy powiedzieć, że prawdopodobnie warto zatankować auto, a może jakiś kanisterek do 14 października, bo później ceny paliwa pójdą mocno w górę. Na pewno tak będzie. Tutaj ciężko oczywiście się prognozuje, zwłaszcza przyszłość, i ciężko się mówi, w którym kierunku pójdą ceny, ale tego możecie Państwo być w praktyce pewni. A tymczasem wraca do nas chyba temat nieco już przebrzmiały, czyli afery covidowej. Dokładnie, to jest w ogóle taka ciekawa sprawa. Pamiętacie Państwo, że półtora roku temu nagle z dnia na dzień wirus się skończył i zaczęła się Ukraina i zaczynamy dochodzić powolutku do rozliczeń tego szalonego okresu. Otóż pojawił się raport NIK-u, niezwykle krytyczny względem rządów Prawa i Sprawiedliwości, który potwierdza mnóstwo tematów, o których my mówiliśmy w zasadzie od samego początku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale te całe dwa lata bezprawia, to łamanie naszego prawa, zamykanie naszych firm, szkół, zamykanie knajp, restauracji, zamykanie ludzi w domach, to było robione całkowicie bez legalnej podstawy prawnej, ponieważ taką formalną podstawą prawną to była ta specustawa covidowa sprzeczna z konstytucją, do której potem wypuszczano sprzeczne z nią rozporządzenia, do której wypuszczano jakieś slajdy, które potem nawet nie stawały się rozporządzeniami. Cyrk i bałagan. Za którą, przepraszam, że cię przerwę, nie pozwólmy, żeby to mknął, głosowali wszyscy poza Konfederacją. To chciałem w tym momencie powiedzieć, że my jako pierwsi od samego początku wiedzieliśmy, jakie to będzie przekręt i jako pierwsi, pomimo olbrzymiego nacisku opinii publicznej, olbrzymiego nacisku mediów, od samego początku, od pierwszego dnia mówiliśmy, że ta ustawa nie powinna być przegłosowana, że jest niekonstytucyjna, że jest nielegalna, że daje za duże uprawnienia rządowi. Ministrowi zdrowia przede wszystkim. I co potem zrobili? Przegłosowali, wykorzystali te uprawnienia, narobili nam mnóstwo problemów, a teraz, co jest najbardziej skandaliczne, inne partie opozycyjne, np. Platforma Obywatelska, atakują Prawo i Sprawiedliwość za to, że PiS wykorzystywał narzędzia, które sami dali mu do ręki. Tacy to są opozycjoniści, że najpierw ręka w rękę z PiS-em przegłosowują jakieś prawo, a potem się awanturuje, że PiS korzysta z tego prawa, na które oni sami zagłosowali. Więc co czytamy w raporcie NIK-u? Otóż dowiadujemy się, że ta ustawa covidowa według
NIK-u oczywiście była niezgodna z konstytucją, co mówiliśmy od samego początku. Co za niespodzianka. Niespodzianka. Czujemy się strasznie zaskoczeni. Następnie doszło do kolejna niespodzianka. Olbrzymiej niegospodarności. Wszyscy pamiętamy... Kto mógł się spodziewać? No tak, no. Kto mógł sobie to wyobrazić, że tak to się zakończy? Jakieś liczby, żebyście państwo znali skalę tej niegospodarności, bo wszyscy pamiętamy te 70 milionów złotych Sasina na wybory, które się nie odbyły, ale to był taki mały pikuś w porównaniu do tego, co oni tam jeszcze odstawili. 7 miliardów złotych, 100 razy więcej, poszedł na łóżka covidowe, z których nikt nie skorzystał. Były dziesiątki milionów na tymczasowe szpitale, z których nikt nie korzystał. No, szpital tymczasowy w Szczecinie kosztował 29 milionów złotych i przyjął 0 pacjentów, ani jednego. Dokładnie tyle samo, ile sekund Konfederacja miała w czasie antenowym w TVP. Stadion Narodowy w Warszawie, 72 miliony złotych, pomimo tego, że cały czas wszystkie szpitale w Mazowieckim miały wolne miejsca. To był tak zwany szpital pokazowy. Tak, żeby w telewizji pokazywać, jak rząd walczy z wirusem. Rozdawano te dodatki covidowe dla pracowników systemu ochrony zdrowia zupełnie bez żadnej kontroli. Te liczby są po prostu szokujące. Wystarczyło, że ktoś się raz gdzieś zetknął z pacjentem covidowym i mógł ten dodatek pobierać, 100%. I do czego to doprowadziło? Na jedno łóżko covidowe przypadało 31 pracowników ochrony zdrowia z dodatkiem covidowym. Na jedno łóżko. A na jednego pacjenta covidowego przypadało 23 lekarzy z dodatkiem covidowym. Wyobrażacie to sobie państwo? Mamy jednego chorego na covid w szpitalu i dookoła niego 23 lekarzy, którzy za niego dostają dodatek covidowy. Widzieliście kiedyś tylu lekarzy wokół swojego łóżka? Bo tylu brało dodatki covidowe za ten cały czas walki z wirusem. Tylko na te dodatki covidowe w latach 2020-2021 poszło 9 miliardów złotych. Respiratory za 80 milionów złotych. To jest wszystko jeden wielki skandal. Ale wiecie państwo, co jest najciekawsze? Że to wszystko, o czym my tu teraz mówimy, co pokazał NIK, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To jest mały wycinek wszystkich kosztów, które my wtedy ponieśliśmy. Bo tu nie ma mowy, bo do tego jeszcze kontrolerzy NIK-u nie doszli, o miliardach złotych wydanych na szczepionki, których nikt nie wykorzystał. Tu nie ma mowy o tym, ile naszą gospodarkę kosztowało zamknięcie tych wszystkich firm. Ile nas wszystkich kosztowało wywołanie inflacji poprzez druk pustego pieniądza, którym chcieli sfinansować to, że gospodarkę zamykają. Nie ma słowa jeszcze o tym, ile nas wszystkich kosztował dług zdrowotny wynikający z tego, że zamknięto szpitale, straszono ludzi, żeby nie chodzili do lekarza. Mowy jeszcze nie ma o tym, ile nas wszystkich w przyszłości będzie kosztowało to, że dzieci przez 2 lata prawie się niczego nie uczyły na tych zdalnych zajęciach. Więc to jest wszystko wierzchołek góry lodowej. My z czasem dogrzebiemy się do tego, ile tak naprawdę zapłaciliśmy za te wszystkie cyrki, które się działy tutaj przez 2 lata i którym cały czas byliśmy jako jedyni przeciwko. Tak, nie zapomnimy tego, będziemy o tych sprawach mówić i prosimy was o to, żebyście, jeżeli zobaczycie, że ktoś jest w tej chwili oburzony tymi szkodami, czy to w obszarze ochrony zdrowia, czy gospodarki, czy finansów publicznych, żebyście przypomnieli, po prostu takie drobne przypomnienie. Była jedna partia, która od początku zachowała sceptycyzm wobec tych bombastycznych planów i zamierzeń, bombastycznych i zamordystycznych planów i zamierzeń rządu PiS. To była Konfederacja. I to wymagało w tamtym czasie sporo odwagi, dlatego że byliśmy piętnowani jako nieodpowiedzialni, jako zagrażający ludzkiemu zdrowiu i życiu. Takie wtedy leciały teksty. W tej chwili już mało kto pamięta, tak? Jednak głosowaliśmy zgodnie ze swoim sumieniem i z rozpoznaniem merytorycznym sprawy i dzisiaj możemy powiedzieć z dumą, że mieliśmy rację. Po prostu, że mieliśmy rację. Za to wszystko ponoszą odpowiedzialność minister Niedzielski, premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński. Jednego z nich już nie ma w rządzie. Pozostałych dwóch również musi zapłacić cenę ustąpienia z funkcji. Zachęcamy do głosowania na Konfederację. Tych drani trzeba ukarać. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby to państwo dobrze zapamiętali, bo niedługo mamy wybory. W sprawie wirusa od samego początku mieliśmy rację i jako jedyni mieliśmy rację, jako jedyni mieliśmy odwagę, żeby w ogóle o tym mówić, kiedy to naprawdę nie było popularne. W sprawie pomocy dla Ukrainy, w sprawie tego, że polski interes jest ważniejszy niż interes ukraiński, w sprawie tego, że rząd polski powinien dbać o polskie interesy, a nie wierzyć w jakąś sympatię czy przyjaźń z Ukrainą, też jako jedyni od samego początku mówiliśmy jak jest. To, co mówiliśmy w sprawie wirusa, to teraz wszyscy to mówią. To, co mówiliśmy w sprawie Ukrainy, teraz też wszyscy to mówią. Tylko my to mówimy
dwa lata wcześniej, półtora roku wcześniej przed wszystkimi. I teraz naprawdę nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Nie wiemy, czy za rok, za dwa, za trzy nie zacznie się jakaś kolejna histeria. I zastanówcie się dobrze, na kogo chcecie zagłosować. Na ludzi, którzy znowu, miejmy nadzieję, wyczują pismo nosem i od samego początku będą wiedzieli, co się święci, czy na ludzi, którzy kupią każdą bzdurę, pójdą w najgłupszym możliwym kierunku, a po dwóch latach będą udawali, że to nie oni. Dobrze zastanówcie się, kogo chcecie, żeby pilnował waszego interesu. Tak, Sławek powiedział, że nie wiemy, co przyniesie przyszłość, natomiast ostatni temat, który chcę poruszyć dzisiaj, dotyczy przyszłości i my już w pewnym zakresie wiemy, co ta przyszłość przyniesie, a mianowicie, już to wzmiankowaliśmy w poprzednim programie, szykuje się powoli zmiana unijnych traktatów, tak jest. Metafora tego, że integracja europejska jest jak rowerek, trzeba pedałować do przodu, żeby się nie wywrócił. To taka popularna metafora wśród eurokratów, która ma uzasadniać stopniowe i ciągle postępujące zacieśnianie integracji europejskiej. No i eurokraci na tym rowerku w sposób niepostrzeżony dla opinii publicznej cały czas pedałują, jadą do przodu i dochodzimy do momentu, kiedy chcą formalizować pewne ruchy. Pewnie o tym nic nie słyszeliście, to nie przypadek. Po prostu w Polsce nikt o tym nie mówi, dlatego że w Polsce poziom śledzenia polityki europejskiej jest na miernym poziomie. Poza nami, którzy interesujemy się tym z powodu swojego sceptycyzmu wobec różnych brukselskich regulacji, prawie nikt w Polsce się tym nie zajmuje. Co się szykuje? Otóż szykuje się pomysł na zmianę traktatów. Ten pomysł jest spinowany, jest inspirowany. Najpierw była konferencja o przyszłości Europy, później uruchomiona została specjalna komisja konstytucyjna Parlamentu Europejskiego, która przygotowała raport na zmianę traktatów. I ten raport ma być głosowany na 3 dni przed naszymi wyborami. To ciekawe, dlatego że będziemy mogli zagłosować w wyborach, wiedząc już, jak kto zagłosował w Parlamencie Europejskim nad tym raportem. Obecnie od tych zamierzeń dystansują się wyłącznie niektórzy europosłowie PiSu, inni nabrali wody w usta i zastanawiam się, co oni tam w ogóle robią, skoro nie mówią o tym. No i ten raport jest bardzo ciekawy, dlatego że on wzywa w zasadzie do zwołania konwentu, a później konferencji międzyrządowej w sprawie zmiany traktatów. Czyli już ruszyła procedura formalna, przygotowująca coś takiego jak kilkanaście lat temu Konstytucja dla Europy i później Traktat Lizboński, czyli zmianę struktury traktatowej Unii Europejskiej. Niektórzy mówią też, że przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej ma się wiązać ze zmianą tej struktury traktatowej. Dlaczego? No dlatego, że oczywiście bogate państwa zachodnie nie chcą, żeby im się władza wymknęła z rąk. Wiadomo, że wejście jakiegoś nowego państwa do Unii Europejskiej zmieniałoby strukturę wpływów i oni chcą po prostu ten stan, w którym mają duże wpływy, nie tylko zabetonować, ale jeszcze wzmocnić. Co ma być w tych nowych traktatach? Otóż centralizacja Unii Europejskiej, osłabienie państw członkowskich i eliminacja, oczywiście nie ma zaskoczenia, eliminacja zasady jednomyślności, tam gdzie ona jeszcze została, wiele spraw już w tej chwili na bazie traktatu lizbońskiego jest głosowany tak zwanym systemem podwójnej większości. To są te sytuacje, gdzie politycy w typie Radosława Sikorskiego mówią, o przecież możemy zbudować większość i walczyć o swoje prawa, a później jesteśmy zawsze przegłosowani. Tak działa podwójna większość mniej więcej. Prawie zawsze duże państwa przegłosują mniejsze lub średnie. No i ma być dokonany transfer kompetencji na poziom Unii Europejskiej z poziomu państw członkowskich w aż 10 kluczowych dziedzinach. Wymieńmy te dziedziny. To jest polityka zagraniczna, bezpieczeństwo zewnętrzne i obrona. Polityka granic zewnętrznych, czyli kwestie migracji, także nielegalnej, tego kto jest migrant, kto jest uchodźca, kto ma zostać, a kto ma być deportowany, a kto ma być relokowany. To jest środowisko, a pod środowisko, jak dobrze wiecie, można podciągnąć bardzo dużo rzeczy. Obecnie wydaje się, że prawie wszystko. To są, no właśnie, to są negocjacje w sprawie klimatu na forach międzynarodowych, polityka klimatyczna. To jest leśnictwo, tak, czyli kontrola nad tym, jak gospodarujemy lasami, tak żeby miała już być poza naszym państwem. To jest zdrowie publiczne, pandemie, nie pandemie, to wszystko miałoby się decydować na poziomie Unii. To jest transgraniczna infrastruktura transportowa, to jest obrona cywilna, to jest przemysł i to jest edukacja. Włos się jeży na głowie, jak sobie pomyśla, że tym wszystkim mieliby się zajmować eurokraci, bo jednak w Polsce jeszcze troszeczkę władzy nam zostało, a w tej chwili jest przygotowywana propozycja, zgodnie z którą tak naprawdę już mielibyśmy być w pełni tym landem takiego
z prawdziwego zdarzenia Eurokołchozu Państwa Federalnego. To jest niesamowicie groźna perspektywa, bo obecnie Polska zgadza się na te wszystkie kolejne głupoty podrzucane nam przez Unię Europejską tylko dlatego, że premier Morawiecki jest wybitnym wręcz frajerem i wszystko tam podpisuje, na wszystko się zgadza. Dopiero potem po powrocie do Polski mówi, że on tak naprawdę to się nie zgadza i że mu się to nie podoba, no ale nie wiadomo czemu podpisał, bo dał się oszukać, czy tam coś mu obiecali. Tak to chyba nigdy nie przyzna wprost. On nie, to chyba jego koledzy tak mówią. W każdym razie podpisuje, a potem mówi, że się z tym nie zgadza. Jak to przejdzie, to nawet nie będzie musiał podpisywać, bo nie będzie tej potrzeby, żeby wszystko było podejmowane tak strategicznie, jednomyślnie. Więc jeżeli te traktaty rzeczywiście zostaną zmienione, no to Polski, jaką teraz znamy, to już w zasadzie nie będzie, bo o wszystkich najważniejszych rzeczach to będą nam decydowali w Brukseli. Czyli tak naprawdę Niemcy będą o tym decydowali, bo oni mają największy wpływ na Unię Europejską. A ja naprawdę bardzo bym nie chciał, żeby o polskiej polityce zagranicznej decydowali Niemcy, żeby o naszym bezpieczeństwie decydowali Niemcy, żeby o naszym podejściu do środowiska czy też do różnych wirusów decydowali Niemcy, bo te decyzje raczej dla nas korzystne nie będą. Przy czym, żeby to przeszło, no to znowu będzie wymagane jakaś jednomyślność. I teraz pytanie, jaki rząd będzie po wyborach i czy ten rząd będzie miał odwagę, żeby to coś zablokować, bo jeżeli nasz rząd się na to zgodzi, to będzie potem musiał ponieść odpowiedzialność za wszystko, co Unia Europejska w przyszłości zrobi, już bez pytania na to zdanie. Ja, jeżeli chodzi o podejście do nowych traktatów i w ogóle do takich rzeczy, to ja rekomenduję nie patrzeć za bardzo na to, która partia co mówi, bo to jest w polityce zwodnicze, patrzeć na to, kto co robił w przeszłości. To znaczy, wszyscy, którzy w przeszłości byli za traktatem lizbońskim, moim zdaniem nie będą mieli mentalnej siły, żeby oprzeć się kolejnej tego typu presji ustanowienia nowego traktatu i zawetować kolejny. Niezależnie co w tej chwili mówią, bo to już się zaczyna w PiS-ie mówienie, że o, my się nigdy nie zgodzimy, my obronimy. Ale jak był traktat lizboński, nie zdaliście egzaminu. Poparliście pozbawienie Polski prawa weta w całym szeregu dziedzin. Teraz jest to samo. Czy my jako Polacy mamy wierzyć, że ktoś zachowa się inaczej w analogicznej sytuacji niż wcześniej? Partie, które były przeciwko traktatowi lizbońskiemu, są w Konfederacji. Jeżeli ktoś z was chce centralistycznej Unii Europejskiej, głosujcie PiS, Platforma, Lewica, PSL, Polska 2050, macie dużą paletę opcji do wyboru. Jeżeli ktoś z was jest przeciwko scentralizowanej, federalnej Unii Europejskiej, w której państwo polskie nie ma wpływu już praktycznie na cokolwiek, no to jeżeli tego nie chcecie, Konfederacja jest gwarantem tego, że będzie takie rzeczy blokować. Wybór, układ prosty, moim zdaniem logiczny, przekonujący, potwierdzony i naszą postawą i postawą wszystkich pozostałych polityków. Jak rzadko w polityce tutaj mamy jasność. Koniec, zapraszamy ponownie na Wielką Konwencję Konfederacji 23 września w katowickim spotku. Można się na nią rejestrować na stronie konwencjakonfederacji.pl do północy w piątek, więc jeżeli oglądacie nas w czwartek, macie jeszcze prawie ponad 24 godziny, żeby się na naszą konwencję zarejestrować i spotkać się z nami w Katowicach w sobotę. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę. To było bardzo intensywne 50 minut. Mamy nadzieję, że to wszystko, co powiedzieliśmy, będzie dla was przydatne. Apelujemy, używajcie tych informacji, przekonujcie innych, niech się otwierają oczy. Im więcej Polaków przekonamy do tego, jaka jest prawda o polskiej polityce, tym większa szansa, że zmienimy tą polską politykę już w najbliższych wyborach. Po to pracujemy, po to jeździmy po Polsce, po to przekonujemy i po to nagrywamy te programy. Pozdrawiamy was serdecznie, dziękujemy wam. Cześć. Do zobaczenia.